z drugiej strony, ale jednak biały ma tę łatwość w szachowaniu. Ale sprytne, ale sprytne. No to jest oczywiście remis. To jest oczywiście remis. Czy zdąży? Czy oflaguje rywala? Bij piona! Ale chamskie flagwanko! Wow! Dobra, to było parszywe, to było parszywe, ale, ale oczywiście całkowicie w porządku. Jeżeli grasz na 1 plus 0, no to musisz się liczyć z tego typu sytuacjami. Także pięknie, pięknie wyflagował. Nihal Sarin tam pewnie 50 już ruchów miał zaprimowanych, a tutaj niespodzianka. Ciekawe, czy byś Dawid ugrał z pół punkta z którymś? No nie, no jakiś tam misklik musiałby się trafić niefortunny albo coś takiego. No, musiałby któryś mata przeoczyć. Myślę, że coś tam bym ugrał, ale nie za dużo. O, cholera jasna! Po prostu hetman podwalony! Ale się tutaj Nihal Sarin posypał, drodzy widzowie! I teraz Andrew Tang przejmuje prowadzenie w tym spotkaniu. I teraz to Andrew Tang próbuje tutaj udowodnić, że zasługuje na utrzymanie się w drabince zwycięzców. Wygląda na to, że będzie jakiś izolowany pion tutaj atakowany. Ten pion na D5 na pewno jest problematyczną słabością. I to w nią będzie Andrew Tang celował. No dobra, bicie na E6 mi osobiście zbytnio się nie podoba. Wydaje mi się, że to poprawiło strukturę pionową czarnemu, ale to jest oczywiście bullet, więc tego typu pierdoły nie mają znaczenia. Liczy się, kto tutaj wreszcie podwali jakiegoś hetmana czy coś takiego. Muszę przyznać, że ten skoczek na E5 na pewno będzie wkurzający. Piękna infiltracja hetmanem. Ten hetman pięknie się tutaj zaktywizował. Teraz jeszcze wieża dołącza na imprezę. I czy to będzie zwycięstwo? Czy to będzie zwycięstwo Andrew Tanga? No, wszystkie figury dołączyły teraz na imprezę. Wszystkie. Oj! Podstawił figurę! Kurde, no miał delikwenta na widelcu! Miał delikwenta na widelcu, ale zapomniał o tym skoczku. No i teraz pytanie, czy Nihal Sarin zdoła zrealizować tą przewagę? Oczywiście są hetmany na desce, więc jakieś tam tendencje remisowe na pewno muszą się pojawić. Jakieś tutaj możliwości wiecznych szachów, tego typu wredne groźby na pewno będą, ale Andrew Tang tanio tutaj skóry nie sprzeda. Po co? Po co? Podstawił pionka, podstawił po prostu pionka, więc nie jest to najlepsza droga do realizacji przewagi, no ale mało czasu. Podstawił hetmana, więc wracamy do punktu wyjścia. Wracamy do punktu wyjścia. Zdaje się, że tam biurko Nihala Sarina zebrało ostry cios. No ale lecimy dalej, drodzy widzowie. Są tutaj dymy. Partia katalońska została odpalona, więc widzę, że już poważne otwarcia są wyciągane w poważnej fazie tego spotkania. Nihal Sarin oczywiście poświęca pionka, ale cholera jasna, jak to może mieć sens? Jak może mieć sens wpuszczenie tego pionka na C3? Nie mam zielonego pojęcia. Ja się na szachach na tym poziomie nie znam. No dobra, wydaje mi się, że czarny ma tutaj genialną pozycję, ale z drugiej strony to jest bullet, a czarny będzie się musiał niezwykle precyzyjnie bronić. Niemniej Nihal Sarin ma tutaj znacznie mniej czasu, co oczywiście będzie problemem. Andrew Tang rozpędza się na skrzydle hetmańskim. Ewidentnie problemy po stronie Sarinowej. Następują tutaj wymiany. Wjazd na F2. Król białego totalnie goły. Ewidentnie nie jest tutaj wesoły. No i pięknie po czarnych polach piękny atak został tutaj odpalony. Zdobycie hetmana. Oj, ale po co? Po
co? Podwalił Hetmana po prostu. Ależ tutaj podstawki Hetmana z jednej i z drugiej strony. Ewidentnie zawodnicy już zmęczeni tymi buletami. No i teraz jest figura więcej, ale jest też groźba, że będzie trzeba tutaj matować gońcym i skoczkiem, co oczywiście na sekundach jest niezwykle wymagającym zadaniem. No ale piony pomału się zaczynają kończyć. Oczywiście biały będzie chciał się tutaj pozbyć przede wszystkim skoczków, to na 100%. No i zobaczmy, manewry z jednej i z drugiej strony, bardzo mało czasu z jednej i z drugiej strony, bardzo napięta sytuacja w tym momencie, król czarnego się zaktywizował, pion też wkraczał do akcji. Oj, czyżby to czarny tutaj w ogóle grał na wygraną? No ale dobra, wreszcie udało się wymienić, sekundy na zegarze, jeszcze został ostatni pionek, nie? No i teraz kto tutaj lepsze primowy zrobi? Aj, szach, zrób ruchy. Oj, na czas. Ale sprytne to było. Kurde. No dobra. Zdaje się, że lecimy dalej, tak czy nie? Lecimy dalej, drodzy widzowie. Jednopunktowa przewaga po stronie Nihala Sarina. Więc punkt meczowy. O, kamienna ściana została tutaj odpalona. Wygląda na to, że będzie naprawdę gigapotężny, supermocny atak. Figury białego wkroczyły tutaj brutalnie do akcji. No pachnie jakimś mocarnym uderzeniem. Pachnie jakimś skoczek H6. I co? I przed tym skoczek H6 nie ma chyba żadnej rozsądnej defensywy. Król czarnego jest tutaj po prostu zdany na łaskę i niełaskę Andrew Tanga, także wydaje się, że w dosyć prosty sposób się tutaj zawodnik odkuł. No to powiem wam, że mocarne spotkanie. Nie wiem, czy jest jakiś limit ustawiony, czy oni w ten sposób mogą grać w nieskończoność, ale jest naprawdę bardzo wesoło, więc kibice nie mogą narzekać na brak wrażeń. G4, no to mi się podoba, pełna agresja, jadowite pomysły są tutaj ewidentnie stosowane. Cicha próba zaszewczykowania na F2, ale punkt F2 został tutaj elegancko zabezpieczony. No i zobaczmy, była próba widełek, jednak ta próba się nie powiodła, ale powiódł się atak na F7 i tutaj hetman zostaje poświęcony, ale pozycja jest oczywiście dramatyczna, niemniej cały czas pozycja jest skomplikowana. No król na E7 oczywiście bardzo, bardzo osłabiony, no i teraz będzie próba rozrywania defensywy tegoż króla, ale bardzo dobrze jest tutaj blokowana przez czarnego sytuacja. No świetne podejście, niemniej no mało czasu, bardzo mało czasu na zegarze Andrew Tanga. Gdzie tego króla schować? No ciężko troszeczkę wskazać. No tak, to jest strata wieży po prostu i ten hetman idealnie zdąży, no nie wiem czy zdąży, bo tego delikwenta trzeba zatrzymać i nastąpiła rezygnacja, drodzy widzowie. No dobra, więc kolejna kolejna szansa na wygranie tego meczu. Okej, jakieś dzikie debiuty zostały odpalone, przyznam szczerze, że wydaje mi się, że czarny ma tutaj po prostu przegraną pozycję, ale tak jak już wspominałem, ja się nie znam. Wydaje mi się, że to jest w miarę czysty pion przewagi po stronie białego. Oczywiście pewna fajna koordynacja po stronie czarnego została. No nie wiem czemu biały nie zrobił roszady. No dobra, naprawdę dzikie akcje się tutaj dzieją. Biały wreszcie wprowadza swoją wieżę do akcji. Cały czas jest pion więcej. Oczywiście to jest bulet, więc akcja rozstrzygnie się zegarkiem, ale po cholerę on tego gońca zablokował? Nie mam żadnego pojęcia. Niemniej wydaje się, że przewagę tutaj biały zachował. No i teraz wieże wkraczają do akcji. Jeszcze nie wiem, gdzie tak dokładnie, ale coś tutaj bia... Co cholercia?
A, może on na remis chce pójść. No dobra. 12 do 11. Wynik nie został zaktualizowany. O, ale kombos, ale kombos. No pięknie. Bach, bach, bach tymi wieżami. Wkroczył tutaj do akcji i widły. O, to brutalne. To brutalne. I znowu remis. I znowu remis, drodzy widzowie. Kurde, no po prostu nie mogą skończyć. Po prostu nie mogą skończyć. Dobra, partia została przerwana, chyba przez sędziego, nie wiem. Kurde, ale dymy, co? Huch. No ja aż się spociłem przy tych szachach, naprawdę. Co, grają dalej? No to nieźle. No dobra, drodzy widzowie, jest remisik, lecimy dalej. Jest dymione nieźle. O, a, nie zrobił roszady, bo bił hetmana. No jasne, jasne, widz czujny. No zapomniałem o tym, że on ruszał tego króla. Ale tutaj Nihal Sarin zajechał brutalnie delikwenta. No teraz skoczek, jak się zamelduje na F6. Ale tutaj tymi skoczkami, no tango skoczków, drodzy widzowie, zostało tutaj zatańczone. No tak, i po prostu bicie na G8. Patrzcie, nawet nie bije tej wieży. Olał tę wieżę całkowicie zawodnik. On ma... Ale czekaj, on hetmana podwalił. Nie no, czy ja głupi jestem? Cholercia, co to się dzieje po wieży H8? Kurde! A może taka ofiara miała być? No dobra, dzieje się tutaj bardzo, bardzo dużo. Trzeba przyznać, że ciekawa akcja, chociaż wygląda na to, że ten król Andrew Tanga wybrał się na niezłą wycieczkę. Okej, okay, tutaj figura została podstawiona bądź poświęcona, nie mam zielonego pojęcia. Akcja dzieje się tutaj bardzo, bardzo szybko. No wieżga... O Jezu, puścił tego piona! No taki, wieża więcej! Wieża więcej! Czy Nihal Sarin tutaj zwycięży? No proszę o jakieś przełamanie, bo już mnie zaczął ten mecz męczyć, ale wcale nie będzie to takie proste do wygrywania. 20 sekund na zegarze. No pozycja oczywiście jest kompletnie, ale to kompletnie wygrana, ale jeszcze trzeba tutaj udowodnić. Jeden jakiś niefortunny primów, jeden jakiś... No dobra, myślałem, że będzie pat, ale nie ma pata. No i teraz, czy wreszcie nastąpi to przełamanie? Nihal Sarin ma kolejną szansę, no na deskach Andrew Tang, ale cały czas gryzie po kostkach. Andrew Tang dosyć niestandardowe ustawienie tutaj zastosował, no i zobaczymy, co tu zostanie odpalone, bo biały ewidentnie atakuje po prostu izolowanego pionka i chyba z tym izolowanym pionem po prostu będą problemy. Próba przejścia na przewagę pary gońców, związanie po linii D dosyć wkurzające. Okej, okej, ciekawe rozwiązanie tego problemu. Po prostu sobie powymieniał, jeszcze tam po cichu czai się na punkt H2, więc oczywiście pozycja z gatunku tych totalnie remisowcowych. Być może to jest właśnie strategia Sarina. Coś nie może się przełamać, nie może tutaj wygrać dwóch z rzędu, więc chce dwie z rzędu, ale zremisować. I to też oznacza, będzie oznaczało wygraną jego w tym spotkaniu. No wieżówka oczywiście kompletnie remisowa. Więcej czasu po stronie Sarina, więc wywrotki bym się tutaj nie spodziewał. Niemniej wieża troszeczkę niefortunnie ustawiona. Ta wieża na linii B stała dosyć kiepsko. Czyżby tutaj Sarin jeszcze próbował to wygrywać? No Andrew Tang tutaj lata w kółko. Pachnie jakimś trzykrotnym powtórzeniem pozycji. Padła tutaj propozycja wymiany wież. Odrzucona. No coś się tutaj panowie w tej centralnej części szachownicy nie mogą dogadać. Ale król białego w ciekawy sposób się tutaj przebija, ale ta wieża... O Jezu Chryste, ta wieża jest tak fatalnie ustawiona, że to jest dramat, ale jeszcze większym dramatem jest, że on wypuścił tę wieżę. No ale dobra, nie ma co dyskutować. Tu jest po prostu 10 sekund na jednym i drugim zegarze, więc
Wszystko się zadecyduje po prostu na zegarze, ten pion z linii F. Wydaje się naprawdę zarąbiście zasuwać do pola przemiany. No i teraz co będzie lepsze? Czy wieża, czy pionki? Wieża tutaj będzie szachowała. Okej, czy zdąży zamatować? Czy zdąży zamatować, drodzy widzowie? Jest sekunda na zegarze, jest bardzo, bardzo nerwowo i mat i zdążył! No wielkie brawa! Wielkie brawa dla Nihala Sarina. No trzeba powiedzieć, że niesamowicie emocjonujące spotkanie. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo się tutaj działo, ale Nihal Sarin no, pokazał klasę. Andrew Tang oczywiście też tutaj próbował, też trzymał tutaj długo gardę, ale jednak finalnie to Nihal Sarin zwyciężył. No piękne spotkanie, piękne spotkanie.